No, Lelo, otwieraj swój kalendarz adwentowy. No, okienko numer 2. Lalo. 2. Tam już było otwarte. 2 teraz otwieraj. No, tu. Gdzie masz 2? No, gdzie? To otwieraj. No, musisz otworzyć. Chodź, masz tu. No, tu jest 2. Tu jest 2. No. No, otwieraj. No. No, otwieraj. Tu. Nie chcesz? Nie. Wkurza cię, że zamknięte. Tak? Tak. Poczekasz, mówisz? Aż cię otworzą. Tak? Pa. Pa, pa. Dzień doberek, witam się z wami 3 grudnia. A to dlatego, że słuchajcie, wczoraj miałam dzień wyjęty po prostu z kalendarza. Czułam się przeokropnie. Można by powiedzieć w cudzysłowie, że po prostu umierałam. Dlatego wczoraj nawet przez chwilę nie miałam telefonu w ręce, nic nie nagrywałam, jakieś chyba tylko jedno zdjęcie. Teraz wstałam, mam jechać do Edynburga załatwić sprawę, ale to za jakiś czas. A teraz postanowiłam, że otworzymy sobie zaległe okienka w kalendarzach, a później jeszcze sobie do Was pogadam. Muszę zaraz zrobić szybkie śniadanie, budzić dzieci, jest dość wcześnie jeszcze, także oni jeszcze sobie dosypiają. Pierwsza rzecz to otworzymy sobie, słuchajcie, zaległe okienka w kalendarzach kociąt. Gdzie mamy 2? Mamy tutaj 2. Kurczę, znowu ta sama sytuacja. Muszę wziąć, czekajcie, nóż. Także otwieramy, słuchajcie, ja sobie pomogłam nożem, mamy tutaj jeden kalendarz. I tutaj, co my mamy tu w 2? Co to jest? Co to będzie? Pyszne czy nie pyszne? Oj, chyba coś dobrego. Uważaj na ten nóż, kocie. Uwaga. Proszę, zobacz, pachnie. No to dobra, to chyba będzie dobre. Najpierw damy pierwszemu kaciakowi. Proszę, kociak pierwszy. Tu masz, Lala. Lalo, tu jest twoje. Tu jest twój z kalendarza. No, chyba Wam smakują te rzeczy, ale dobrze, że wzięliśmy Wam ten kalendarz. Proszę, co to jest? Zobacz, jakie to smakołyki. Ale dzisiaj mają Dzień Dziecka, słuchajcie, ponieważ to jest na razie okienko numer 2. Zamykamy. Ta-da-da! Okienka numer 3. To samo to jest? Czy nie, chyba wydaje mi się, że będą inne smaki, bo już widzę po kolorze, że jest coś innego. Czerwony taki, ten był ciemny. Tu mamy teraz coś czerwonego, śmierdzącego. Taka kocia karma, więc nic specjalnego. Uwaga, dobra, kot numer 1 tutaj już nie zjadł jednego, ale idzie do drugiego. Lala, tu masz swoje kocie, tu. No, ty się przesuń. Czekajcie, jeszcze otwieram numerek 3 dla Lali. Proszę bardzo. Jedz, jedz, kochana. Sklejało ci się, zaraz tu podklejam. No, także tak by wyglądały kalendarze. Daisy, kocząc. Masz wszystkie sklejone. Daisy, masz. No, jedz. Nie chcesz? Czekasz na coś innego? Nie ma nic innego. Odłożę nóż. Nie ma, tu była 3 i już zjadłyście. 2 okienka naraz, także jedz. Czekała chyba na jeszcze okienko numer 4. Ale to jutro. No, także kociaki teraz sobie jedzą, a ja idę tam do mojego pokoju po moje kalendarze. No i hejo, hejo, jestem już tutaj koło Was z Wami. Witam się serdecznie, jestem nieumalowana, nie mam generalnie nic zrobionego poza nałożeniem kremu na twarz. Czekaj, kochanie, snerniemy sobie w błyszczek. Powiem Wam, że stałam dzisiaj wkurzona po prostu jak 150.
To jest po prostu jakaś masakra. Powiem wam w skrócie. Poszłam właśnie ponad tydzień temu, słuchajcie, do agencji tej mieszkaniowej, z której mam mieszkanie, po to, żeby dać im nowe numery konta, ponieważ otworzyłam konto specjalnie po to, żeby oni mogli z tego konta zawsze sobie wziąć ten rent, czyli direct debit. No i poszłam z tym numerem konta, jak dostałam, o ciszej, na karteczce, poszłam do agencji, tam była oczywiście ta taka młoda, nie wiem, mam wrażenie już dzisiaj, że to jest chyba praktykantka, a nie pracownica, słuchajcie, nierozgarnięta totalnie, to już nie jest pierwszy raz, wzięła, spisała sobie gdzieś na jakiejś luźnej kartce, słuchajcie, te moje numery, po czym mówię do niej, może tak byś sobie to skserowała, masz przecież tutaj ksero, znaczy tą, wiecie, drukarkę, o tak, no przecież mogę wydrukować, spoko, więc wzięła tą kopię, słuchajcie, no i ja... Wiadomo, no załatwiłam sprawę, załatwiłam, byłam, zostawiłam numer, powiedziałam jej jeszcze tylko, że 1 grudnia ściągnijcie już mi z tego konta, bo na tym koncie będziecie już od 1 grudnia ściągać mi cały czas czynsz z tego konta, już nie z tego poprzedniego. Okej. No, słuchajcie, dzisiaj się budzę, patrzę SMS z banku, że mam minus w koncie. No, czujecie to? No przecież po prostu idzie człowieka coś zalać. I jeszcze 8 funtów ściągnęli, słuchajcie, wiecie, to jest ta opłata za to, że właśnie weszli na minus. Także no po prostu gotuje się we mnie, czekam, bo jeszcze są oni zamknięci. Czekam po to, żeby właśnie iść i wyjaśnić. Napisałam wiadomość tylko póki co do szefa agencji, że taka sytuacja ma miejsce, żeby też nie był zdziwiony lub żeby ona mu może innej wersji nie sprzedała na dzień dobry. Także... Powiedziałam, że po prostu brak mi słów. W tym momencie wiecie, no po pierwsze wpływa to jakoś nie tak na historię konta, no bo jakby nie było, ja nigdy tam nie miałam żadnego minusa, no teraz jest pierwszy minus i to jeszcze jakaś dodatkowa opłata, także będę chciała iść, niech teraz to ona sobie ze swoim bankiem wyjaśnia, bank niech teraz przeleje z powrotem pieniądze na moje konto, odda mi 8 funtów, bo dlaczego ja mam płacić, słuchajcie, za jakby nie swój błąd, tylko za jej błąd, no taka jest prawda. No i tyle. I dopiero wtedy niech sobie ściągną po czasie już normalnie z tego konta właściwego te 350. Także no po prostu się zagotowałam z samego rana. I gdyby już tam było to otwarte, to już bym tam stała. A jeszcze dzisiaj jest taki dzień, gdzie właśnie jedziemy do Edynburga. Ja mam tam bardzo ważne sprawy do załatwienia. Czekajcie, zaraz sobie tak zrobię te brwi moje, że tragedia. No piszecie mi właśnie, że ładnie mi w tych brwiach. Ja wczoraj, słuchajcie, tak umierałam. Ja wczoraj po prostu byłam kompletnie byłam niedostępna. Ja po prostu nie miałam siły stać na nogach. Ja nie miałam siły w ogóle nic robić. Nic prawie nie zjadłam. Co zjadłam, to zwymiotowałam. Bolało mi w mostku, bolały mnie plecy, bolała mnie głowa. Po prostu masakra. No i przez to oczywiście nie byłam w pracy. Oczywiście szef został poinformowany, także to tam nie problem. No, ale umierałam, po prostu umierałam. Nie wiem, przeciążenie, przesilenie, nie wiem. Otwórzmy sobie, słuchajcie, kalendarz. Także jak widzicie, nie zawsze we vlogach jest kolorowo, jak na mojej bluzie. Otwórzmy sobie może aż... Może dobra, niech będzie dżem, chociaż jak widzę dżem, to aż nie mogę, bo nie chce mi się tak w sumie, wiecie, na słowo jedzenie, to jest mi dalej niedobrze. Ale otwórzmy sobie zaległe dwa okienka, czyli dwójeczkę i trójeczkę. Najpierw ją znajdźmy. Dobra, mam dwójkę. Uwaga, to jest w dwójce. Wow, moje zaskoczenie. Następny, ten sam dżem co ostatnio. Ten sam dżemelos co ostatnio, czyli ten orange, coś tam. A teraz otwórzmy trójkę. No, także powiem wam, że tak się zaczął niefajnie dzień. Oby się skończył fajnie. Gdzie jest trójka? Trzy. Tu jest dwójka. Tutaj nie ma. Tu 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 nie ma. Jest czwórka. Ej, słuchajcie, jest. Dobra, jest. O, jest. Mamy coś nowego i mamy nawet taki, co lubię. Już wam pokazuję. Ta-da-da-da. Mamy taki dżemerek, czyli strawberry. Strawberry i orange, także super, dzisiaj kanapeczki polecą właśnie z tym dżemerem. Pisałyście mi właśnie, że myślałyście, że będą takie słoiczki. No gdyby one były w takich słoiczkach po 42 gramy, to ten kalendarz nie kosztowałby tyle, ile kosztował, a tak ma po 20, czyli połowę z tego słoiczka. Także nie byłby aż taki tani, bo ja do niego dawałam coś około chyba 8 czy 9 funtów, więc to tak.
Teraz sprawdźmy sobie T-Light, jaki będziemy mieli 2 i 3, jakie były w sumie i jaki dzisiaj byłby T-Light, znaczy będzie. 2 mam tutaj taki malutki, strasznie źle się otwiera ten kalendarz. Dobra, mamy tutaj ten taki, zaraz wsadzę paznokieć w tą świeczkę, słuchajcie. Strasznie źle to się wyciąga. Powiem Wam, że ja nie będę chciała chyba z tego względu, że to się tak niefortunnie wyciąga. Te wszystkie te okienka, te kalendarze, że jest jakaś masakra. Przecież to wkurza człowieka. No jak ja mam to wyjąć? Oczkami nie da rady. Taki tea light. Cynamon, super. Cynamonowy, więc super. Był w 2, jest już dziura i dziura już zostanie. Teraz szukamy 3, słuchajcie. Jest 3 tu. I też pewnie będzie dziura, bo tak się otwierają. No i tu już widzę, że będzie ten fioletowy. Dobra, już wyjęłam, mam patent. No i to jest ten fioletowy, ja nie lubię chyba tego. Mulet, pear and cranberry. No zobaczymy chyba. To będzie ten. Także mamy fioletowy i ten jest gingerbread. No mówię, że cynamon. Nie, gingerbread, taki piernik cynamonowy. 2. Widzicie? No nie wsadzę już do środka, tak będzie. O! 2 okienka będą takie podziurawione. Także to. Teraz przejdźmy do Soap and Glory. Jestem mega ciekawa. Tak się prezentuje. I szukam 2 i 3. 2. Tu jest taka wąziuteńka. Coś bardzo wąskiego, słuchajcie. Co to może być? Ała, mój palec. Czekajcie. O, kredka. Kredka. Słuchajcie, mamy tutaj Crazy Sexy Call. Limitowana jakaś edycja Twist Up Eyeliner. No, czyli eyeliner w kolorku, słuchajcie, to chyba będzie taki brąz, aczkolwiek nie wiem, jestem chyba ślepa i nie widzę nigdzie. Nie widzę nigdzie koloru, słuchajcie. No nie ma. Nie ma, jest, że limitowany i że brązowy taki, fajny, fajny, naturalny taki i to jest taka wykręcana kredeczka, super, bardzo fajna na tutaj na linię wodną albo normalnie na kreskę, po prostu taka fajna, bo naturalna, brązowa, a nie czarna. To była 2, więc fajnie i teraz szukam 3. 3, 3, 3, 3 jest tutaj takie dość duże. Tu fajnie pomyśleli, że zrobili takie, wiecie, takie zaczepy takie, żeby łatwiej, co? Good. A jaki był ostatnio, co miałam? Ja go zaniosłam chyba, tak, jego miałam tam w pracy ze sobą. Hand food, czyli drugi. Drugi hand food. Kolejny krem do rąk. Hand food. To jest chyba ten sam, co był, słuchajcie, w... Aha, dobra, kumam, wiem czemu drugi. Drugi, bo teraz Soap and Glory, a on był w kalendarzu tym moim, tym pierwszym, tym z Butsa. No tak. Także trafiłam na drugi ten sam krem. Zobaczę, być może się nim z kimś podzielę, bo jest naprawdę bardzo dobrym kremem. No a ja jeszcze mam poprzedni i ten z kalendarza, więc po co mi aż tyle, ale świetny krem, ja go miałam właśnie w pracy ostatnio w sobotę. Dobra, i teraz przejdźmy do tego kalendarza, którego wszyscy wyczekiwali i ja też, bo zapowiada się całkiem fajnie. 2 i 3 już mam, to sobie już trochę uchylę. 2, 2, 2, o tu jest taka wąziutka, jakaś kredka. Pędzelek! A widziałam te pędzelki, one są dość drogie. No i złamałam sobie paznokcia, widzicie, dlatego idę właśnie zrobić pazury. Pędzelek, fajny, fajny, kuleczkowy, zobaczcie, mały taki, syntetyczny, fajny tutaj do rozcierania, super, maskad, concealer, niby że do korektora, ale jak do korektora, no chyba, że tutaj tylko i wyłącznie w kącik oka, ale zobaczymy, do czego mi posłuży, ale fajny jest, ładny. Taki fioletowiutki. Ja już je widziałam w całym zestawie, także cieszę się, że mam pędzelek z tej firmy. Maskad. Także naprawdę fajne rzeczy dzisiaj mam. I 3, już sobie tutaj otworzyłam trochę. Duża Miracle Oils Mark Hill Shampoo. Miałam chyba właśnie ten szampon kiedyś. Bardzo, o, spoko. Poszło nosem. Bardzo ładnie pachnie. Taka pojemność szamponu. Super, mega się cieszę. 50 ml, naprawdę świetna sprawa. Tak by wyglądały moje kalendarze. Ok, czekajcie.
Czyli to było drugiego, to było trzeciego. To jest trzeciego, to jest drugiego. To jest drugiego, to jest trzeciego, to jest drugiego, to jest trzeciego. O, tak się teraz to wszystko prezentuje. Za chwilę Wam odwrócę kamerkę i Wam pokażę. I jeszcze dzieciaczki otworzą swoje kalendarze i ja jeszcze pójdę otworzyć kalendarz ten Wasz. No i okidoki, tak się prezentują moje rzeczy z kalendarza. To jest dwójeczka, czyli drugiego, hand cream. I tutaj mamy szampon od Mark Hill. Także tak by to wyglądało. Ja bardzo się cieszę. Każda rzecz mi się podoba i każda pewnie mi się przyda. A teraz lecimy do kuchni otworzyć Wasz kalendarz. No i jesteśmy już w kuchni. Uwaga, uwaga. Czekajcie, bo tak muszę jakoś Was tutaj nie postawię, więc będę trzymała. Okej, otwieramy dwójkę i trójkę. W dwójeczce mamy, o, wyleciała karetka. No, karteczka. Soap and Glory, róż i rozświetlacz. Bardzo proszę. I za chwilę znowu tam przyjdziemy i Wam pokażę, o co to chodzi. Co to takiego? Czekajcie, bo mi się coś, mój ten ring rusza. Także Soap and Glory był w dwójeczce, różo rozświetlacz i trójeczka otwieramy. Co my tutaj mamy? I w trójeczce jest, czekajcie, Maybelline, tusz do rzęs Go Extreme. Takie rzeczy. Czyli dwójka, trójka. Już idziemy. No i jestem z powrotem. Czekajcie, bo się trzęsiecie. Pierwsza rzecz to była Soap and Glory. Różo rozświetlacz. Wygląda on tak. Tak wygląda ten różo rozświetlacz. Tutaj jest chyba kolorek właśnie, taki mam nadzieję, że będzie fajny, że się Wam spodoba, jest zafoliowany, więc Wam nie zesłoczuję. Także taki różo rozświetlacz, zasady, przypominam, są takie same, czyli tylko dla subskrybentów, tylko z łapką do góry, udostępnijcie link lub filmik na Instagramie, na Facebooku, czym więcej, tym lepiej. Oczywiście oznaczcie Agusiek35, czyli mojego Instagrama oraz hashtag VlogmasAgi. Ja poprzez VlogmasAgi ten hashtag wchodzę i widzę, kto dał dokładnie taki hashtag. I tam będzie jakby zbiór osób, które ten hashtag użyły. Jeżeli tego nie będzie, nie zobaczę, no to niestety nie będą te osoby brane pod uwagę. Kolejna rzecz to Maybelline, taki tusz. Jest to Go Extreme, The Colossal Volume Express. Taka maskara i zasady są takie same. W każdym tutaj z rozdań zasady są te same. Także dla subskrybentów łapka do góry i spośród osób, które spełnią te wszystkie zasady, będę losowała osoby, do których polecam po prostu te rzeczy. I pamiętajcie, aby pisać w komentarzu na YouTubie pod tym filmem, żebyście pisały koniecznie mail, czyli coś do kontaktu. Ja nie z każdym z Was mam prywatny kontakt, więc jak napiszecie maila, ja poprzez maila będę mogła się skontaktować w sprawie adresu. Tak by to wyglądało. My dzisiaj, tak jak mówię, jedziemy do Edynburga, ale przed Edynburgiem jeszcze muszę iść do pracy po wypłatę, bo wczoraj mnie nie było i muszę, słuchajcie, i muszę iść do tej agencji w końcu wyjaśnić z tą panią tą sytuację. Dobra, ja spadam, idę, wypiję jakąś herbatkę, zjem jakąś kanapkę, zmuszę się, bo czuję się niezbyt fajnie. Jeszcze odwrócę Wam kamerkę, jest Oli, tylko Gracjan jeszcze śpi. To Oliwka otworzy swój kalendarz, dwójkę, trójkę, także dzisiaj ma szamanko. No i co? I będę się zbierać. Będę leciała do Ediego, a jak będziemy w Edim, to pewnie się tam już do Was odezwę z Edynburga. Co Wam pokażę, to nie wiem, bo nie wiem, gdzie wylądujemy, nie wiem, o której skończę załatwiać sprawy. Nic nie wiem, dlatego biorę Was ze sobą. A, jeszcze ważna rzecz, słuchajcie, ja z racji tego, że nie nagrywałam wczoraj, a wczoraj był 2 grudnia, Moni, mojej kochanej, chciałabym przesłać najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin. Także kochana, wiesz, że pamiętałam, ale wczoraj nie nagrywałam, także buziaki Ci przesyłam gorące i wszystkiego co najlepsze i przede wszystkim zdrowia. Bo jak mamy zdrowie, to o resztę jakoś można zadbać. Także raz jeszcze wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzinek. A teraz odwracam kamerę i Oli otwiera kalendarz. Hej. Hejo! Proszę, otwieraj dwójkę i trójkę. Ja już otwierałam dwójkę. Wczoraj? Jadłaś już? O nie! Jadła wczoraj dwójkę, to dzisiaj trójkę. A co wczoraj miałaś w tej dwójce? Czekaj, elfa? A, Elf on the Shelf.
Oli lubi Elf on the Shelf. Nie cierpi go, boi się go. Zaraz wejdę do niej do pokoju, czy tam może jest. Co masz? Mikołaj. Pewnie nie będzie widać, bo jesteś pod słońce, kochanie. Pokaż. Pod światło. Ale chyba... Oj. Chodź Mikołaju do nas. Czekaj, bo ja nawet go nie widzę. Zobaczcie, takiego ma Mikołajka. Taki. Cześć Mikołaju. No i hejo, my jesteśmy na Fort Kinard. Na ten cały Christmas Market nie dojedziemy. Niestety, bo jesteśmy ugrzęźliśmy w czasie. Ale za to wam pokażę, jak tutaj ładnie jest wszystko przyozdobione. Tu mamy TK Maxa, a tutaj zobaczcie, zrobili nam nowego Starbucksa. Taki ładny Starbucks. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj mamy TK Maxa. Byliśmy właśnie w Primarku. Pokażę wam hol typowy później. No, kółko i krzyżyk, chodźcie. No i oczywiście TK Max. No i hejo, odzywam się do was po fupingu, mini shoppingu. Wróciliśmy do domku i co? No i musimy otworzyć zaległą dwójkę i trójkę. Oli powiedziała, że chce otwierać, także bardzo proszę. Tu jest dwójka, tu jest trójka. Gracjan otwierał swój kalendarz dzisiaj poza nami. Ale to było ten rano, jak spał. Mama nagrywała, ale spałem, bo nie chciałem stać. No, i także to. Jutro będzie otwierał, tak? Po szkole. Africa Lodge. Pokaż. Africa Lodge? Mhm. Ciekawe co to będzie. Wstawmy wodę i zróbmy. Ja przed chwileczką piłam właśnie, zaraz zrobię, zresztą nagram wam haul, ale piłam to, herbapol imbir. I powiem wam, że nie wiem, albo nalałam sobie za mało, albo nie wiem o co chodzi. Nie. Africa Lodge? Nie jestem ślepa. Nie ma. Nie ma. Tu jest 12 tylko. Tu jest 24. No to nie wiem. W każdym bądź razie... Africa Lodge. W każdym bądź razie naprawdę nie widzę tego. Blend, pokaż jak pachnie, sprawdzimy. Taki lemon i cytryna. Takie cytrusowe. Tutaj są trochę smaki. To nie będzie to. Nie. Też nie to. Ma to. Tylko czy to będzie, myślisz, czarna? Czarna herbata Afrika Blend. Może to, tylko nazywa się tu Blend, a tam Lodge. Może. Ja wiem, że nie wiem, ale jeżeli tak, to jest to. Pachnie trochę jak orange. Pachnie jak orange. No i teraz taka, szukaj trójeczkę. Aha, jeszcze jest tu. Lemon. Nie. Ale Night Fusion i to by było nie. Teraz trójka. Czyli tak jest podpisane. Czyli zaparzamy. Czekajcie. Te trójkę mogę wziąć. Dobra. Mamy szklaneczki, kubeczki. Wrzuciłaś jedno i teraz trójeczkę otwieraj. I patrzymy, co będzie w trójeczce. Ta-da! O, to było na liście. Bo? Perfect Dream. I to będzie co? Jest. Vanilla Lemon. O, to też może być fajne. Rooibos. Patrzcie, mamy te przeciwne koło siebie. Black Tea Blend Orange i tutaj mamy Vanilla Lemon. A co to jest ten? To już gdzieś ostatnio to widziałam. Rooibos. Co to jest? Co ładnie? Ale słodko. Taki inny. No, fajne te herbaty. Tak wyglądają. Ile to kosztowało? 13 funtów? 13 funtów. Dobra. Czyli moje jest w Starbucksiu. Zalewaj wodą. Żeby tutaj nie pochlapać. Czekajcie. No, zalewaj wodą. A ja tu poczekajcie, schowam kalendarz. Okej, schowany kalendarz. Zobaczcie, jak tu jest świątecznie. Pięknie świątecznie. A tu moje uszy, które powinnam mieć teraz nałożone. Ale z racji tego, że nagrywam drugą stroną, to nie mam. No i za chwilę też nagrywam wam haul, więc siłą rzeczy będę wam pokazywać rzeczy, a nie siebie. Dobra. Oli zalewa. Wystarczy wody na oba? Nie wiem, bo nie wiedziałam, że ty będziesz chciała. To dolejemy. No. Wystarczy, no. Tak. No to polej 3/4. Nie musi być cały kubek. Lubię ten głos kubka tak na filmikach. Chyba jednak nie starczy. Może być tyle.